Pytanie, czy pytasz w tej chwili, czy bo ja to robię bardzo wiele lat i faktycznie pracowałem z bardzo, bardzo, bardzo wieloma ludźmi. To są już pewnie setki osób. I wszyscy w jakiś sposób jesteśmy od siebie zależni i ze sobą pracowaliśmy. Jest management, są ludzie, którzy nam pomagają, czyli kierowcy, technicy, akustycy. Jest to ogromna rzesza ludzi, która stoi po prostu za takim człowiekiem jak ja, tylko po to, żeby mógł się pojawić typu za tydzień na jakimś całkiem niewielkim koncercie dla kilkuset osób. A robisz live jakieś w internecie? No, to znaczy takie online, czy po prostu nagrane? Online. Online chyba się nie... Właśnie nie? Zdarzyło się raz. Graliśmy w Filharmonii Szczecińskiej i to była transmisja online takiego koncertu z Atom String Quartet. Ale to koncert, ale robisz takie live'y, no nie wiem, jak Dawid Podsiadło na przykład, takie codzienne? Nie, jakoś... Wstałem, ogoliłem się, jest super, o tym cool, mówisz. Przyjdźcie do mnie dzisiaj, coś tam... Szczerze mówiąc, chyba tam. Jestem... Dzisiaj mam spuchniętą gębę, a jutro będę lepszy, coś tam... Nie robię tego, chyba... mam z tym problem poważny. Jaki? No, wiesz, ładny jesteś, no co ty? Bardzo dziękuję. Nie chodzi chyba o to, czy jesteś ładny. Wiem, tylko żartowałam oczywiście. O to, na ile masz potrzebę albo świadomość tego, że jest to potrzebne pokazywania siebie w takim kontekście. Podobno wszyscy mamy taką potrzebę. Są takie badania, że za podzielenie się swoją opinią jesteśmy w stanie nawet zapłacić albo zrezygnować z jakiejś zapłaty w zamian za to, że nas ktoś obejrzy i wysłucha. Głównie wysłucha. Stąd takie powodzenie, wiesz, tych serwisów społecznościowych, gdzie każdy może napisać, co myśli. Więc podobno my wszyscy chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, co my myślimy. No na pewno tak jest, ale wystarczą piosenki chyba, żeby jakoś się zapoznać ze mną, a nie wchodzić już w te takie bardzo, że tak powiem, bliskie sytuacje. Ale jest jakaś presja, żebyś jednak w to wszedł? Bo to jest, wiesz, PR-owo po prostu bomba. Wiesz, ja mam 47 lat i po prostu nie wiem, czy to jest na miejscu, żeby taki koleś robił takie rzeczy. Wydaje mi się, że to się pojawiło całkiem niedawno. I ja po prostu nie należę już chyba do tej społeczności, która jest zainteresowana tego typu sytuacjami, a być może należę, nie wiem, nie chcę tutaj... No ale kto cię słucha? No słuchają cię przecież młodzi ludzie. No ale to niech słuchają, ale nie muszą oglądać tego, jak się gole po prostu, bo to jest stosunkowo... Ja szczerze mówiąc, gole się czasami, ale wiesz, ja takich rzeczy nie oglądam, mnie to naprawdę zupełnie nie interesuje. Mnie interesują, wiesz, produkty w postaci, mówimy o muzykach teraz, w postaci teraz jest moda na uciekanie od społeczności, na muzyki, odchodzenie. A zupełnie nie ludzie interesuje świadomi mnie, czy, robią co chcą, powiedziałeś o Dawidzie, nie chodzą na mszę. Gościem, ale czy on się goli i jak on się goli, to jest jego sprawa zupełnie... Wywalają się sami. Dla mnie jest nieinteresująca. Z drugiej strony mówisz o tych podszeptach. One są takie, że... Wielu ludzi mówi, stary, trzeba wrzucać po prostu takie codzienne jakby historie, bo to ma ogromne, to budzi ogromne zainteresowanie. I faktycznie tak jest. Ludzie chcą ciebie. Razem z twoją muzyką. Ja nie mówię, że zamiast muzyki. Chcą prywatności, że jak obserwuję na przykład portale społecznościowe, to jest tak, że zdjęcie z 5 śpiących gości w busie po prostu z zapyziałem, wracających z koncertu albo jadących na koncert, budzi o wiele więcej zainteresowania niż ich nowy teledysk. Tak. I to jest rzecz niezwykła. Bo wiesz, nowego teledysku to trzeba posłuchać i popatrzeć i to zajmuje całe 3 minuty. I szczerze mówiąc, nie mogę się z tym pogodzić cały czas. A jednak. Ale to zmierza całkiem w tym kierunku. To znaczy, my się zjemy za chwilę jednak z tego powodu. No właśnie, myślę, że potrzebujemy czasu. Okaże się to za jakiś dłuższy czas, bo być może ludziom się po prostu odechce tego. I wrócimy z powrotem do tych takich podstawowych wartości, czyli do dobrego, przemyślanego, jakiegoś interesującego kontentu i tylko wtedy będziemy klikać. A kiedy byłeś ostatni w Świnoujściu? W Świnoujściu? No jakiś miesiąc temu. Czyli jeździsz tam? Oczywiście, ale nie za często, bo jest daleko, mam dużo zajęć, ale oczywiście chciałbym tam być o wiele częściej. Lubisz to miejsce? Bardzo ciągle? Lubię, tak. Małe jest. Małe, no. Małe i takie, wiesz, to nie jest takie małe. Po sezonie tam dość smutno.
No to jest kwestia jakby gustu, bo dla jednego smutno, dla drugiego po prostu miło. Szczerze mówiąc, wolę takie turystyczne miasta po sezonie niż w trakcie sezonu, bo w trakcie sezonu to jest zalew po prostu przypadkowych ludzi i no wiadomo, i spory festyn. Po sezonie pojawia się jakiś taki klimat. Ale nie, a co do małe? Jesteś synem rybaka? Nie jestem synem rybaka, jestem synem znaczy człowieka, który miał bardzo wiele do czynienia z jakby przemysłem rybackim, ale jako takim rybakiem nie był. Co miał do czynienia z przemysłem rybackim? No, mój ojciec był szefem takiej ogromnej firmy, to się nazywało Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Odra. Tam była stocznia, przetwórnia oraz bardzo wiele statków pełnomorskich, które po prostu były rozrzucone po całym świecie, bo nie łowiło się ryb w Polsce, tylko to była Alaska, Ameryka Południowa, Afryka, Rosja. I stamtąd te ryby po prostu przyjeżdżały między innymi do Polski i tutaj jedliśmy wszyscy. A ty? Ja też jadłem. Umiesz oprawić rybę i dać? Umiem, tak, bo przez jakiś czas zajmowałem się wędkarstwem, poza tym ten etos rodzinny na pewno w jakiś sposób. Wędkarstwem. No to dawno temu, już teraz już nie łowię ryb, bo wiadomo, nie chcę się cudzym kosztem zabawiać, ale jak byłem w szkole podstawowej, jeszcze może nawet na początku liceum uważałem, że to jest interesująca zabawa. No i tyle, umiem oczywiście, tak. Poza tym ja byłem studentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, co też mnie jakby zbliżało do tych ryb ostatecznie troszkę. Ojej, to mi przypomniało takie słynne powiedzenie, co lepiej robić zamiast być studentem w morskiej szkole. Co takiego? Nie mogę tego powiedzieć na antenie. Szkoda, to mi powiesz. Lepiej wiadomo czym orać pole, niż być uczniem w morskiej szkole. Zgadzasz się? Ja wiem, ja nie wspominam tego bardzo źle. Ale ty poszedłeś do morskiej szkoły, to ty musiałeś być gigant z fizyki, z matematyki. Tam wtedy niełatwo było się dostać. No było trudno się dostać, tak. Mm-hmm. Potem już jakoś było troszkę łatwiej, ale faktycznie niełatwo było się dostać do tej szkoły, dlatego że... Żadnej dziewczyny wtedy. Jak tej dziewczyny? Żadnej dziewczyny wtedy nie było. Mój rok rozpoczął jakby obecność kobiet w Wyższej Szkole Morskiej. I o, hura. Pierwsze 20 jakby przybyło do akademika, który wtedy jeszcze był jakby takimi koszarami, gdzie musiały one być. Nawet ludzie ze Szczecina, bo to było w Szczecinie, musieli mieszkać w tym akademiku. To był taki rodzaj skoszarowania, chociaż takiego dość swobodnego. I przybyło 20 kobiet. I z każdym następnym rokiem przybywało ich o wiele więcej. A, no? Czyli rozdziewiczałeś Akademię Morską, twój rocznik znaczy. Tak. No i co, poszedłeś? No można to tutaj już teraz kilometrów... Poniekąd. 300-400. To nie było bezpośrednio w ślady ojca, bo ojca był po prostu inżynierem. Do morza 300-400. Jeszcze bardziej technicznym niż jakby tak sobie można ludzie z Wyższej Szkoły Morskiej. Ale mówiło się Borucha o tym, że... Wiesz, uczyła angielskiego to było na dawno temu, też z Wyższej Szkoły Morskiej. Mówią o młodych ludziach. Boruta ważny jest kontekst. My po prostu mieliśmy naprawdę ogromny kłopot z wyjeżdżaniem za granicę, z kontaktem ze światem. Niemiła nawet. Polska była bardzo zamknięta, biedna i po prostu niełatwa w sumie do życia. I ja całe życie marzyłem o tym, żeby podróżować, żeby spotykać ludzi z całego świata, żeby po prostu... Bo patrzyłem na to wszystko jako dziecko i to mnie bardzo, bardzo pochłaniało, interesowało. To ten właśnie zawód, ta szkoła, mówiło się o tym, że ona daje taką perspektywę, że wy będziecie po prostu wyjeżdżać, podróżować, otworzą się dla was granice, po prostu to głównie ten parametr był takim podstawowym, interesującym dla mnie parametrem, że zobaczę świat i będę miał kontakt z tym, co jest jakby takie niepoznane jakieś, nie wiem, smakuje lepiej może nawet. I na kogo się tam wykształciłeś? Na mechanika? Nie wykształciłem się, nie na mechanika. To miałem być inżynierem właściwie takiego ładunkoznawstwa bardziej. No, ale logistyka jakby teraz. Logistyka, transport po prostu, spedycja i tym podobne rzeczy, ale nie wykształciłem się, bo na 5 roku zostałem wyrzucony ze szkoły i już do niej nie wróciłem. Ale na 5 roku to przecież straszna rzecz. To już był koniec. To już był koniec, jak tak. Jak mógłbyś się dać wyrzucić na 5 roku? Co narozrabiałeś?
Tak mówią w Warszawie, logistyka. Oczywiście też. A jak państwo pojadą do Anglo-Ameryki Białystok, to mówią logistyka. Ale takie stacjonarne działa słabo. Świadków Jehowy, te Jehówki. A tutaj moherowe to logistyka. Z swoim zespołem. Tam czy z kim tam. Logistyka. Logistyka. Na konkurs jarociński. Ale był to czas, zespół nazywał się Upside Down. Bo to zespół ze Śnójścia. Outside, ludzie wychodzą sami też. I już nie jest tak, że ktoś kogoś, wiesz, wyłącza, nie, tego, tylko ludzie się sami wykluczają. Podczas wakacji. Imię Jahwe do śmietnika, drugie przykazanie do śmietnika. No to więc, no to się sami wykluczają, prawda? W różnych miejscach w porcie. Im przypadł jakiś magazyn. Dogadałem się z tym szefem tego magazynu, magazynierem. Szefem magazynieru w jakiś tam sposób, że mnie nie będzie. No i co tam? Jak można było to załatwić? No. W tamtych czasach? No może no, po 14, tak, tak, tak. Akurat traf chciał, że trzech dziekanów, a było ich trzech, przyszło na kontrolę, że sprawy. No nie wiem, nie wiem, czy ja może do Białego Stoku, wiesz, nie wyjadę w międzyczasie, wiesz, także... Pierwszego dnia, no, drugiego no. Próbowali no to umawiajmy się może tak wstępnie, no to... Nie, to raczej nie. Słabo i wróciłem po dwóch tygodniach. No, ja też nigdy nie czekam, bo ja nie mam czasu na jakieś takie głupoty. I przykładowo zostałem po prostu... Nie, no ja mogę spróbować, no zobaczymy, zobaczymy, bo to wiesz, na Pragę tu dojdę przez Saską. No, na razie, cześć. Ojciec się zmartwił oczywiście, no szczerze mówiąc, być może byłby jakiś powrót, bym pewnie rok jakoś tam przeżeglował. Jakaś szła kobieta już, myślę, że to... Ale Lydia idzie, a to nie Lydia. To się działo jakby jednocześnie, teraz już nie pamiętam dobrze. Temu. Zadzwonił do mnie telefon, jakby siedziałem w Świnoujściu w mieszkaniu, było południe, pamiętam lato. No, musi być 30 parę stopni. Zadzwoniła żona Roberta Gamińskiego, Monika, to jest tak gorąco. Czeską VIP-ków i powiedziała, że potrzebują klawiszowca i sprzęt, no. Tam taki jest, właśnie o mnie chodziło. I czy mnie przyjechał na przesłuchania do Warszawy. I to zabrałem instrumenty, pojechałem do Warszawy i zostałem i już nie miałem powodu, żeby kończyć. Niekoniecznie ma, dziadek. Nie ma. Piotr nie ma tego. No zimą to 40-latkowie, tak jak mówię. To co dziadek w czasie wojny przeżył, tam się zahartował. Może? I niewiele tego jest. To, bardzo, bardzo lubię... Druga wojna światowa się zahartował, trochę poje sztuczne i na niego to nie działa. A ktoś to młody, to szybko się wykańczył. No choćby Bałtyk. Bałtyk jest spoko. Spoko, spoko. Że to? A żałujesz? Że umarł? No właśnie, za tym, to jest tak, że oczywiście patentu żeglarza też nie zrobiłem, dlatego że wszyscy moi koledzy go mają ze szkoły, a ja też uciekłem z tych praktyk, na których robiliśmy tego typu rzeczy. Bo pewnie teraz? Bo się zajmowałem muzyką i wszystkie wolne chwile gdzieś tam po prostu żeglowałem, ale w innym wymiarze. Więc patentu nie mam, ale lubię to. Lubię jeździć na Mazury. Czasami zdarza mi się z kuprami wyskoczyć na łódź. A z ojcem? Z ojcem. Ojciec nie żegluje, więc z ojcem nigdy nie byłem na łodzi. Byłem wielokrotnie na statkach rybackich, ale nigdy nie pływaliśmy razem. Jak to jest na statku rybackim? Dość brudno. Wiesz co, to jest tak, że pewnie od czasu, kiedy mój tato pracował w tym przedsiębiorstwie, minęło bardzo wiele czasu i te statki, które ja znam jakby z młodości, podejrzewam, że dzisiaj już nie istnieją i są, teraz są dużo bardziej nowoczesne w tej chwili na statku. No. Panowie przyszli, odprowadzili mnie tutaj, no. Zresztą ci sami, no i powiedzieli, że oni... No ci sami, a jak? Tak, są bardzo fajni chłopcy, no, nawiasem mówiąc, jak do drzwi, to mówią policja, wizję, że taka pokazuje. Warszawiacy też potrafią być na odległość. A żeby było, nie wiem, weselej czy smutniej, pan jest ojcem wiceministra ochrony środowiska. Ale który ten pan? No ten pan Józef Mroczek, bo takie nosi nazwisko. Co z nożem zaatakował? Tak, a jego syn Stanisław Mroczek jest wiceministrem ochrony środowiska zamienia Pisuarów. I dobyłby swojego konserwatora opozycji. Konserwator Pisuarów? Tak, on jest Pisuarów. Można być jakby pieniądze. No więc jutro zgłaszam na błędną linię, czyli zakaz zbliżania się
ponieważ ona nie wychodzi z domu. Ale ona tu na tym podwórku mieszka? Ona mieszka w tym bloku, no tłumaczę ci, w tym jedyny blok wysoki 10-piętrowy. A, to nie w tym, co tu, to mów. No to mówię już któryś raz rzędu. 10-piętrowy, no to nie w tym, gdzie tu jesteś. Nie wiem, może 8, może 9, przecież nie liczyłam, ona mieszka na 7. Ale nie w tym, co tu jesteśmy. No i co tam dalej? No i co? No i sprawa do sądu i tyle. Ale co on chciał? O, słuchaj, on jest kontaktem. No jakimś tam, no wiesz, samochodem. Jak mu się przyjrzałam, on ma tak zwane kłopoty z wolnicą krótkotrwałą. No przecież nie pamięta pewnych rzeczy, które całkiem nie da to jest agresywny. No ale po co on do niej poszedł? No po co? No przecież jak wariat, no to miał jakieś swoje racje pokręcy, no wiadomo po co. Ale czy jakby ciebie nie było, to ona by go wpuściła? Słuchaj, ponieważ ona jest chora, to od 2-3 tygodni ludzie, którzy nią się opiekują, bo ona ledwo wstaje z tego łóżka o balkoniku, więc no. Więc ludzie znają kot. A gdzie ta gruba Ewka? No Ewka przyleciała no niedawno, no. I wtedy, no wiesz, no, biorą kolację, no jak to przy kolej, no. No i on znając kod, no bo zna kod, to sobie chciał radośnie wejść. No i dosłownie minutę przed nim, słuchaj, weszła mi, ja, no Krysia mówi, słuchaj, on tu krąży, ja się boję. No, więc chciał wejść i tutaj z tą, zasadzał się z tym tulipanem, więc ja wiesz, tego przyblokowałam drzwi na dwie zasuwy. Ten strasznie bogaty się zachowywał za tymi drzwiami. No więc ja na policję, no bo wiesz, no w takiej sytuacji. Ale on głupi, no nie wiem, że policja. To wariat, słuchaj, to jest schizofrenik. Czyli on jest niebezpieczny. I tam miał nóż? Krysia mówiła, że parę dni temu machał mi nożem. Wcześniej nie mówiła. A się okazało, że prawda, no, był to pierwszy incydent. No więc miejsce pana, które jest niebezpieczne, wiadomo gdzie. No bo już nie są przelewki. Taki to może na ulicy się podnieść i zachować. To ci nic nie da. Teraz atakują i 350 zł wypłaci gówno z tego. Dobrze. Oni mogą skopać i wiesz, potem się podda karze dobrowolnie i zapłaci tam 300-400 zł. I to we dwójkę, we trójkę. Ja wiem, bo ja tu znam kilka takich, tu nawet by zabili, to wiesz, tu są świnie, oni nie reagują na takie rzeczy, wiesz, jak powinni reagować i tyle. Powinnam się, że zareagowali. Tu są świnie i po prostu tak nie, się zachowują. Ci są z Grenadierów, nie wiem, to przecież tylko... No i co, zabrali go? Słuchaj, wtedy zabrali pierwszy raz, ale... powinni na dołek i go wypuścili. Teraz jak ja poprosiłam ochronę, oni to doprowadzili do bramki. No, i on tu gdzieś krąży, więc oni powiedzieli, że oni na pewno go namierzą. No to jak jakiś wariat, to niebezpieczny. No, on jest niebezpieczny, to się dlatego. No i co on robi, jak on zaczepia? Który to, jak wygląda? Siwy. Dzisiaj był ubrany w czarnej koszuli, w ciemnych spodniach. Taka ładna, takie siwe bloty, włosy, ale gęste. Z wyglądu ma coś takiego jakby wilczego w wyrazie. Tego ma bardzo takie jasne, przejrzyste oczy. I na skutek tego wypadku on ma ograniczone ruchy kręgosłupa szyjnego, więc taką ma postawę, bo nie może wyprostować. No to jaki wariat tu krąży? Tak, to jest wariat, to się zgadza. Tu krąży wariat. Jakoś mnie to nic nie. Ja to nie zaczepiam, a jeszcze czego? Tylko że ludzie, którzy tak sobie zaczepiają jak ten kurczaczek. Ja poznała jakiegoś, się okazało, że... nic na temat tego pana nie wiedziała, nie wiedziała, no z kim ma do czynienia. Kto nie wiedział? No ona no poznała go tam gdzieś. Ale no. Kto, Kryśka? No ta Kryśka, no. No to po co on do niej szedł w ogóle? No bo
wiesz, ona wdowa, nagle miły pan, no to wiesz, najpierw kawka, herbatka, kawiarnia, no później wiesz, no do domu. A później się zorientowała, co to no, za ty... No, więc myślała, że to będzie, wiesz, kandydat może na, no nie wiem, na przyjaciela, na męża, bo przecież tak się nie pytał takiej rzeczy. Ale on na to liczył, że on będzie jakimś kandydatem mężem? Nie, no słuchaj, on ma dom w Radomiu. Gdzie właściwie w tym domu... Dom w Wrocławia kultury. Tego, natomiast... Hamstwo z nożem? On jest takim okresowym alkoholikiem, okazuje się. On jest na ciągu. Czyli tak o nim nie widać, ale jak właśnie no, ten... Wtedy marzują. I wtedy dostaje zajoba, jak to się mówi. No. No więc a co, z nim zrobić ewidentnie. No. Tego złożyć na tak zwaną błękitną linię, czyli zakaz zbliżania się. Tak. A to jak nie wiesz, to co tam zbliżanie się? Jak nie wiesz, to jak chce ja to zrobić? Ja wiem. No jego to znasz, ale ja w przypadku mówię takich ludzi, że którzy nie wiedzą. No to jak nie wiedzą, no to się no to, to się dowiedzą, także nie jest tak, że dowiedzą się po czasie. No właśnie, no więc no. Wiesz, mogą się dowiedzieć za późno. Mogą się dowiedzieć za późno i to jest możliwe. W niejednym przypadku. Jestem zaproszona mniej więcej na 10, bo niech proszę panią, niech przyjdzie nowa zmiana. Tutaj po nocy zmiany. No ma pan rację. Nowa zmiana to jest jasny umysł. Może się rozpoczną procedurę. Przecież no nie może być tak, że wariat ci krążył po ulicy i wiesz, podskoczył i wiadomo. Do kogo? No bo są jeszcze butelki potłuczone. No. On tam tłukł te piwo i z tulipanem się tam wjeżdżał. No to wybacz. No. To ja nie czekałam na ciąg dalszy. Przyblokowałam drzwi i nas dwie zasiłkę. Tam jeszcze wiesz, rzucał kasiami, kopał drzwi. Aż tak? Tak. Później do Krysi, do mnie, ale ja mam go od dawna blokowanych. Czyli się no to nienormalny. No nienormalny. Później jeszcze do Ewki. No, tam Ewka mu jakieś kasie poszła, ale on się nie odzywał. No to przynajmniej na to się przydało dzisiaj. No i Krysia z nią została, bo ja się nie dziwię. No, to by się przydała. A przecież a ta po co ma tam otwierać drzwi? To teraz już wie, że nie wolno otwierać. A co ona otwiera? Tak, bo mówię ci, ona od 3 tygodni ciężko chora. Ileś ludzi, bo ona jest miła, ma takie no, grono przyjaciół, ten wpadnie, a to wie zakupy, a to wiesz, a to posprząta, a to zmywa, to upierze, no każdy tam powiedzmy sobie godzinę. Otwarty dom. No i no wiesz, no i w ciągu dnia ona miała tą opiekę. I stąd, ponieważ ona jest w zapaleniu, właściwie w trakcie zapalenia nerwu duszowego, no to jest bardzo bolesne. No to się ruszać nie można, teraz już lepiej, bo kolega i tak dalej. Ona nawet nie mogła z łóżka wypełnić. Z łóżka nie mogła wypełnić. I stąd wymagała pomocy. No i dlatego było otwarte, bo przyjaciele znają kod. Jak znasz kod, blokujesz kod, to się otwierają drzwi zewnętrzne i wjeżdżasz windą. Było otwarte jej drzwi. Ja słyszę, że dzisiaj nie mogę tego robić. Po takim incydencie, no to chciałam się głowę skupić. To dzień kolejny spokój. Czegoś tego nie coś takiego przeżywałam. Potem wiesz, upodnę drzwi 3 godziny na ławce. Przed PKS-em. Że raz był, jak zrobiła niedźwiedzią przysługę, to... Ale się sprawdza no, że... rodzinę, przyjaciół, a nie tak. Się nie sprawdza, rodzina może być zła, a człowiek może być dobry. Też tak bywa. Oczywiście, no ale coś wiedzieć jest od kogoś dodatkowo, a nie tak. Oj. Bo co on powie? Słuchaj, czy jest podczas, no chciałem już zrobić tak. Ktoś jest, czy to świeci? Jest i czeka na ciebie. Halo? Cuciutko? No nie, no wyzwali. No wyłaź, bo on sra. No to nie może powiedzieć. No to wypędź go z klozetu. No to, nie będę chłopak. A może już poszedł do domu, poszedłeś? Nie będę go, słuchaj, tutaj zawstydzać. No każdy ma prawo siedzieć na sedlecie, przecież to jest normalna czynność. No. Dlaczego ma nie siedzieć, jak lubi? No w ogóle go tam nie ma.
No pewnie, że nie ma. Każdą, ja każdą łapię. Absolutnie każdą. Po prostu nie mieli. To zaproś może na koncert. Radio Conchita. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić na koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt Smolik, Grosiak, Miłosz, historie. 29 lipca, godzina 21. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Smolik. Wieczór Radia Tok FM. Czarne miał oczy, czarny włos. Po co moralizacje, po co te dziadostwa? Takie te piosenki żydowskie puszczają, że aż cygano, żydo dziadogady. Takie piosenki puszczają, że ani to melodia, ani to co. Janek Witek, Chris Derk, proszę bardzo. Cuda niewidy puszczał. A tutaj daj spokój. Tu w Radiu Maryja wyje, tutaj wyje. A lato jest upał, że to nie tu i teraz. Nie mają gustu. Nie jest smaczne. W Białymstoku, jak prawosławna ugotuje, to jest smaczne. A tutaj baba nie ma smaku i bzdury żrą. Nie dosolą. Może czasem za bardzo popieprzą. Są głupie. Taki ten maleczek. A on mówi, przyjdziesz jutro do mnie o drugiej, ja mimo o 2:30 przyjdę. I tak kręci tutaj na tej Pradze, gdzie ten uniwersytet rozebrali. No wiecie Państwo, tutaj Uniwersytet Warszawski, to i tak jest na poziomie uniwersamu, to dużo się nie pomyliłam. No, jak oni potem muszą na zachód jechać, na wschód, w charakterze konserwatorów powierzchni płaskich, to o czym my tutaj będziemy mówić, proszę Państwa.